Czyli wy po zmarszczkach, po układzie twarzy możecie od razu odczytać, co otacza tą osobę i jaki jest problem tej osoby, jeżeli ta osoba zwraca się do Was o pomoc terapeutyczną, tak zwaną psychologiczną, czy na pograniczu psychologii. Wiadomo, że nie należy tego nigdy stosować w praktykach jasnowidzenia, bo to nie Wy ustalacie, co tej osobie się wydarzy w życiu, tylko musicie uzyskać przekaz z zewnątrz. I tutaj to jest, to poruszyłam w jednym z moich filmów na temat wróżek, by, broń Boże, nie kierować się swoim własnym odczuciem przy osobach, które do Was przychodzą, czy osobach, które korzystają z Waszej pomocy. Nigdy nie należy dawać swojej własnej rady, bo Wasza rada może być subiektywna. Obiektywne może być tylko to, co pochodzi z zewnątrz, czyli przekazy medialne. Moi kochani, i po wklepywaniu olejku w twarz, tutaj jeszcze raz wrócę do olejku z rokitnika. Jest to niezwykle korzystny olej, który ja stosuję mniej więcej raz w tygodniu, nawet 2-3 razy w tygodniu, gdy skóra jest bardzo sucha i bardzo taka, wymaga takiej jakiejś intensywnej pomocy, na przykład po przebywaniu dłuższy czas na słońcu czy na wietrze, i wówczas nakładam olejek z rokitnika wieczorem na skórę. I tutaj dla osób, które nigdy go nie stosowały, naturalnego takiego olejku, mogą się przestraszyć przy pierwszym nałożeniu, gdyż cała skóra jest żółta, jest bardzo silnie żółta, dlatego zawsze stosujemy go wieczorem, a następnie kładziemy się spać, gdyż rano już ten barwnik jest wchłonięty i nie ma najmniejszego śladu po nim. Może jedynie na poduszce. Moi kochani, olej arganowy jest również bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o skórę suchą, skórę taką w pewien sposób zanieczyszczoną, i on jest również bardzo, bardzo przydatny w momentach, gdy przebywacie dużo na słońcu, czy dużo na świeżym powietrzu, czy w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie to powietrze jest bardzo, bardzo takie niekorzystne. Moi kochani, po całym tym rytuale, można to nazwać, oklepywania twarzy, przechodzimy do naszych włosów. Na temat włosów, wszystko to, co ważne, przekazałam dla Was w filmie o pielęgnacji włosów. Tutaj bardzo proszę sobie zerknąć do tego filmu. Ale zawsze wieczorem ja osobiście przeznaczam czas na to, aby z moimi włosami komunikować. Gdyż każda część naszego ciała, a szczególnie włosy, uwielbiają dotyk i uwielbiają być kochane. Uwielbiają ten moment takiego przekazania im naszego zainteresowania. Czyli poprzez, ja stosuję masaż całej skóry głowy i można tutaj do tego wykorzystać na przykład różne mieszanki czarownic, mieszanki takich ziół, które wykonujecie sobie w formie, w malutkich buteleczkach, i następnie możecie natrzeć je po prostu skórę głowy, a następnie przejść do masażu lub wykonać masaż na suchych włosach. I tutaj zaczynamy cały masaż od takiego ugniatania, można również mocniej dotykać całą skórę głowy, a następnie Wasze włosy. Wy musicie je masować, Wy musicie poprzez dotyk pokazać im Waszą miłość, bo to jest tak, moi kochani, jak w takim życiu codziennym, czyli jeżeli Wy kochacie na przykład drugą osobę, to automatycznie dążycie do zbliżenia, do dotyku z tą drugą osobą. I tak wygląda to ze wszystkimi naszymi organami, ze wszystkimi naszymi częściami naszego ciała. Czym więcej Wy je dotykacie, tym piękniejsze one będą, bo jest to na zasadzie właśnie taki przekazania miłości, przekazania energii do każdej części Waszego ciała. Czyli nie stoimy przed lustrem i nie narzekamy, tylko przeznaczamy ten czas na dotyk, na masaż. I właśnie kolejnym takim etapem po masażu całej skóry głowy i włosów jest masaż całego ciała. I tutaj zalecam dla Was również skorzystanie z olejków naturalnych, takich z certyfikatem naturalnych, wegańskich, lub po prostu olejku z pachnotki, czy olejku takiego jednego olejku, czyli nie mieszanki kilku, tylko jednego, i również z jakichś upraw organicznych, ekologicznych, nie jakiegoś tam oleju rafinowanego, broń Boże, bo tylko sobie tym zaszkodzicie. I cały masaż tutaj przedstawię dla Was w opisie, dwa linki do jednego z moich ulubionych kanałów,
również na temat jogi. Jeżeli ktoś zna język niemiecki, może sobie tam korzystać z tych programów, które są tam przedstawiane. Niezwykle wartościowy kanał. I tam jest również tak zwany masaż ajurwedyjski całego ciała i można stosować to dokładnie tak, jak pokazuje to ten pan, lub po prostu rozwinąć swoją własną technikę. I ja osobiście zawsze rozpoczynam od stóp i przechodzę znowu w kierunku serca, czyli od dołu do góry, a następnie od dłoni tutaj przez cały dekolt, aż do serca. Oczywiście nie zapominamy o brzuchu i nie zapominamy o plecach. I dlatego na tym filmiku bardzo proszę o cierpliwość, zerknijcie sobie, jak ten pan wykonuje masaż pleców. I to jest niezwykle takie wartościowe połączenie tych waszych energii, energetyzowania całego ciała poprzez dotyk waszej skóry i ingerencja, gdyby, wasze pole energetyczne, waszą aurę i aktywizacja, jak gdyby, tej aury, mocniejsza aktywizacja. To jest mniej więcej na tyle na temat samego takiego procesu pielęgnacji. Można również tutaj połączyć to z wykorzystaniem olejku miętowego. Ja tutaj mam akurat jeden z takich olejków. To jest olejek firmy Real. Nie wiem, czy one są w Polsce dostępne. To jest zwykły olejek miętowy. Bardzo czysty olejek miętowy, który, jak zobaczycie, on ma konsystencję praktycznie troszeczkę tylko oleistą, bardziej taką ciekłą. I ja używam tego olejku do energetyzowania miejsc, w których odczuwam blokady. Czyli na przykład, jeżeli bardzo długo siedzimy przed komputerem, to zazwyczaj mamy tutaj blokady w tym miejscu. Ja muszę patrzeć tutaj na kamerę, aby z wami rozmawiać. Mamy blokady tutaj w tym miejscu i odczuwa się jako taki ucisk, czy takie nieprzyjemne napięcie. I wówczas również wieczorem po masażu całego ciała można natrzeć te miejsca olejkiem miętowym. I olejek miętowy to jest taki niezwykły specyfik każdego maga i czarownicy, gdyż on wzmacnia waszą koncentrację. Czyli jeżeli wy dużo pracujecie, macie stres na przykład przed jakimś egzaminem lub przed jakimś wystąpieniem publicznym, to warto skorzystać właśnie z mocy mięty i przygotować sobie albo herbatę miętową bardzo silną i pić ją na przykład w czasie wykładu lub w czasie egzaminu, jeżeli jest taka możliwość. Możecie również korzystać z olejku miętowego, który ja osobiście zawsze nakładam na skronie i troszeczkę pod nosem. Można go również nałożyć tutaj, dodatkowo tutaj i można go również nałożyć tutaj na nadgarstki i on niesamowicie wzmacnia waszą koncentrację. Czyli jeżeli czeka was jakieś wystąpienie publiczne, jeżeli czeka was egzamin lub jakaś bardzo skomplikowana praca magiczna, to również można z tego olejku skorzystać i przed daną praktyką natrzeć sobie te miejsca lub schować go po prostu w torebce i w czasie egzaminu wyjąć, jeżeli jest taka możliwość, lub wyjść do toalety i jeszcze raz go nałożyć, tak żeby był cały czas świeży, byście czuli ten zapach, który niezwykle wpływa pozytywnie na nasz umysł i dlatego zamiast środków dopingujących, od których odradzam wam z całego serca, wiem, że tu się pojawi tysiące różnych komentarzy negatywnych pod tym filmem, gdyż odradzam wam używanie kawy i odradzam wam używanie alkoholu, broń Boże. Wszelkie używanie alkoholu w praktykach magicznych prowadzi do błędów, a przy praktykach jasnowidzenia już kompletnie blokuje przekazy, czy te przekazy będą następowały z tej strony negatywnej i nie będą prawdziwe. Dlatego bardzo wam tego odradzam. Ja wiem, że jest wiele osób spośród moich widzów, które pracują na tak zwanych czatach ezoterycznych i pracują po kilkanaście godzin dziennie i tutaj występuje bardzo często zmęczenie i ja obserwuję, otrzymuję bardzo często przez Facebook różne takie wasze wpisy, które akurat wstawiacie i wiem, że dopingujecie się przy pomocy kawy i tutaj muszę was przestrzec przed tym, że kawa jest bardzo negatywna energetycznie i to jest taki nóż obusieczny. Z jednej strony będzie wzmacniać waszą koncentrację przez pewien czas, a z drugiej strony będziecie potrzebować coraz większe dawki tej kawy lub następują przekazy
negatywne i może zdarzyć się tak, że wykonana przez Was wróżba czy przepowiednia dla innych osób będzie błędna. I nie będzie to przez to, że uzyskaliście zły przekaz, czy Wasze karty były nieoczyszczone, czy jakieś inne przyczyny, ale będzie przyczyną właśnie kawa, która jest trucizną, nie możemy się tutaj oszukiwać. Moi kochani, czyli olejek miętowy mamy omówiony. Następne takie praktyki, czyli po prysznicu, po oczyszczeniu energetycznym aury przy pomocy rytuału oczyszczania aury, który może nastąpić pod prysznicem, po szczotkowaniu całego ciała, czyli aktywizacji wszystkich Waszych takich komórek i usunięciu blokad, po oklepywaniu twarzy, po masażu skóry głowy i włosów, po masażu całego ciała, można w tej chwili przejść, jeżeli macie na to czas i ochotę, do codziennego rytuału afirmacji czy wizualizacji, czyli ustalenia Waszych celów, jeszcze raz, jakie macie w życiu, czy przywołanie pozytywnych wizualizacji, wyobrażenia sobie tego, co pragniecie przyciągnąć. I ja uważam, że jest to również taki bardzo korzystny moment do przejścia do praktyk magicznych. Jak wiecie, wizualizacja i afirmacje są już na bardzo praktycznie na samej granicy, są już, można powiedzieć, praktykami magicznymi. I tutaj po takim naenergetyzowaniu Waszego ciała możecie do tych praktyk magicznych przejść. Tutaj zalecam Wam przeprowadzenie rytuału nago. Jeżeli ktoś nie czuje się pozytywnie z czarowaniem nago, to może również założyć szaty Wasze rytualne. Powinny być naturalne i na to również należy zwrócić uwagę, żeby korzystać z tkanin naturalnych. Ja nawet w takim życiu codziennym, jak widzicie, ja jestem w tej chwili również ubrana tak normalnie jak na co dzień, ale zawsze zwracam uwagę na to, aby były to tkaniny naturalne, czyli żadnych takich syntetycznych, które utrudniają Wam oddychanie, które w jakiś sposób, wiecie, że niektóre tkaniny są nawet szkodliwe, niektóre barwniki są szkodliwe dla naszego zdrowia, dlatego warto również tutaj wybrać to, co naturalne, nawet jeżeli jest wyższe cenowo, chociaż niekoniecznie, bo mamy wiele różnych możliwości, aby takie rzeczy znaleźć na aukcjach czy innego typu sprzedaży i nie musicie rezygnować z tego, co naturalne, ze względu na cenę czy jakieś koszty. Moi kochani, to jest taka następna wskazówka i następnie wszystkie praktyki magiczne, to już jest temat na inny film, ale w wielu tutaj pytaniach pojawiły się jeszcze inne takie elementy, które teraz na koniec postaram się dla Was omówić, tak tylko w kilku punktach. Bardzo często pojawia się pytanie na temat pielęgnacji paznokci. Moi kochani, ja jeszcze kilka lat temu malowałam paznokcie. Starałam się zawsze wybierać lakiery naturalne, ale nie ma się tutaj co oszukiwać, że lakier, nawet najbardziej naturalny, są takie firmy, które oferują, jest jedna firma niemiecka, teraz nie pamiętam nazwy, która oferuje lakiery praktycznie w 100% naturalne, oparte na żywicach, ale są to lakiery zawsze przeźroczyste, nie są to lakiery jakieś, które zawierają jakąś farbę, jakiś kolor, a wszystkie inne niestety zawierają substancje szkodliwe. I dlatego ja w mojej praktyce zrezygnowałam z malowania paznokci, mimo tego, że robiłam to często do różnych rytuałów, w zależności od rytuału. W tej chwili zrezygnowałam z tego całkowicie i również Wam polecam. Jeżeli macie paznokcie słabe, które się łamią, które w jakiś sposób mają nieładną płytkę paznokcia i tak dalej, to tym bardziej należy zrezygnować z lakierów. I co można robić zamiast? To jest tak zwane polerowanie płytki paznokcia. I tutaj macie bardzo wiele różnych polerek, od 2-stopniowych do 7-stopniowych. I tą praktykę możecie stosować praktycznie w każdym miejscu, jeżeli jesteście na wykładzie, jeżeli na przykład jesteście gdzieś w jakimś miejscu, gdzie musicie na coś czekać i innym ludziom to nie przeszkadza, lub możecie to robić tak dyskretnie, trzymając ręce w torebce i polerując Wasze paznokcie, lub po prostu wieczorem, jak tylko możecie,
to aby tą płytkę paznokcia polerować i jej nie malować. Natomiast w mojej praktyce ja wiecie, że bardzo wiele rytuałów wykonuję w połączeniu z żywiołem ziemi, a także bardzo wiele pracuję w glebie, w magicznej oazie i moje paznokcie są narażone dodatkowo na negatywny wpływ kamieni, zadrapań i tym podobnych. Nawet jeżeli używamy rękawiczek, to również one się barwią. I takim moim sposobem wybielania paznokci jest przekrojenie cytryny na pół, zanurzenie paznokci w dwóch połówkach, czyli prawa ręka w jednej, lewa.